tutaj posolić jeszcze? To posól. O, dzięki. Już, już, już. Dzień dobry, dzień dobry. Właśnie robię śniadanie. Ale się przeparzyłam w palca. Robię sobie omleta i to jest moje teraz codziennie ulubione śniadanie. Kroję szynkę, kroję cebulę i papryczki jalapeno. Ostatnio nagrywałam, jak to pięknie posprzątałam tutaj garderobę i niestety, ale z braku czasu ja po prostu, słuchajcie, biorę ubrania i fru! Fru, wrzucam wszystko. Ostatnio tutaj trochę rzeczy powyjmowałam na oddanie, ale tutaj mam worki i pod spodem pełno rzeczy, które się nadają po prostu już no, do przekazania dalej, żeby nie leżały mi w szafie, żeby miały drugie życie, także biorę się za to i planuję dzisiaj wszystko skrupulatnie wystawić na Vinted. No może nie wszystko, bo jest tego sporo. Także tutaj od razu wrzucam wam screen mojej szafy, żebyście nie musieli czekać do późniejszej części vloga, a ja teraz lecę na jazdy i później się tym wszystkim tutaj zajmę już. Jest rajdowiec, przyjechał w końcu. Chciałbyś się przejechać ze mną? Zrobimy pętelkę? Nie jestem ryzykantem. Nie no, żartuję. Wsiadasz? Tak, jedziemy? No pewnie. Jedziemy. Aha. A musisz mi otworzyć. Już? Jak? Jest otwarte. Nie no, nie było. Ty wiesz, jak ona wymiata? No wiem, że się żartuję, że się dobrze wiem, jak ona jeździ. Ale tak nie jeździłam wcześniej, wiesz? Dzisiaj mam dobry dzień. Tak? No to po tych witaminkach. Po tych adaptogenach. Mam otwarty umysł. Wiesz, ile się znaków nauczyłam? No. Tak. I zaraz zostałam. To będziesz mówić znaki teraz? Może lepiej nie. Może jeszcze chwilę daj żyć. Dobra. To gdzie jedziemy? W lewo? Poczekaj, to tam. No. Dobra, teraz możemy pójść. Poczekaj. No tak. Tak, poczekaj. Teraz. Dobra. I pojechali. Nie no, pięknie. Czekaj, jeszcze nie ruszyłam. No dobrze, ale już wycofałaś ładnie, już wszystko wiesz. No ładnie robi, co? Tak, wszystko jest super. Gdzie jedziemy? No nie wiem gdzie. Przewiozę was tutaj. No to przewieźć. No nie ma co, no. No gdzie jedziemy? Normalnie mogę już, słuchaj, podchodzić do egzaminu, a mam 15 godzin wyjeżdżonych, więc 15 godzin. Lewo skręty, kto ma pierwszeństwo, to tak jeszcze... 15. Dobra, dobra. 15 godzin będę teraz doszkalać jeszcze. Ale czego nie wie, to dorobi urokiem osobistym. No ale powiem ci, że nie wiem, no jakiś mam dzisiaj otwarty umysł i dużo znaków przyswoiłam, więc dobrze. Co to za znak? Ten trójkąt to jest... Ten na rondzie. Aha, no to mój drogi, oni mają pierwszeństwo. I rondo jest pod spodem. Ona nie mówi definicji, że ustąp pierwszeństwa, ale kto ma pierwszeństwo, wie, no? Ale, kurde, ale ma rację, no. Mam rację. Poczekajcie, dajcie chwilę, dopiero się zaczęłam uczyć znaków dzisiaj. I w którą stronę na tym rondzie jedziesz? Gdzie jedziemy? Tam w prawo? Skąd? Tam w prawo, tak, pojedźmy. Możesz na tu, zobacz, oni mają też Amerykę, dobrze. Tam. Przekładnie? Zmiana planów, zabieram cię do na lato, co dobrze. Ty na to? Super. Tak? Jesteśmy po drodze, parkujemy. To jest melodia przyszłości, że wieziesz nas do restauracji. Czekaj. Gdzieś. Czy tutaj mam się zaparkować, no, czy... musisz, o, najlepiej między, po prawej stronie. Tu się parkuje na lato. Tutaj to co między ty? Między latarniami. Poczekaj, no nie ma wolnego miejsca w ogóle. A, cztery dziękuję. Były. I co teraz? Przodem, tyłem? Przodem. Parkowanie, nie? Dobra, i do przodu. Cicho. No pięknie. Po tak długiej przerwie, dzisiaj miałam pierwsze 2 godziny i jest super, więc teraz mam motywację do tego, aby na jutro się również umówić. Serio? Jutro? Tak, no bo chcemy w 1,5 tygodnia skończyć. Jest. Rozmawiałam z twoją mamą właśnie przed wyjściem. I co powiedziała? Że wątpi w to? Nie, że zdasz na pewno, ale właśnie, że szkoda, że już... No, że tyle czasu. Lat, nie? Bo my z mamą twoją rozmawialiśmy, że tak się wydawało, nie? 18, przecież 19 masz to luz, a teraz 26. W tym roku mam 27. Robisz prawo jazdy. No, słabo to brzmi. Dlatego mam 1,5 tygodnia i no, ogarniemy to wtedy. Dobrze, że w końcu. To zadowolony jesteś z mojej jazdy? No mega, bardzo ładnie. Znaczy ja wiem doskonale, jak ty jeździsz, więc wiesz. Tylko te znaki i lecimy. Pojechałam dzisiaj na McDrive'a
i zamówiłam herbatkę i kawę i odebrałam, zapłaciłam, zaparkowałam, jeszcze wyjęłam herbatę, wyrzuciłam, napiłam się i pojechałam dalej. Jestem bardzo dumna z siebie. Ja też, naprawdę. Chociaż... Znaczy teraz... ja nie jestem, nie można powiedzieć, że jestem dumny, bo ja to wszystko wiem jakby, nie? Ja nie jestem zdziwiony w ogóle. Ja muszę powiedzieć jedno. Jak teraz mnie uświadomiłeś, że ja w tym roku mam faktycznie 27 lat, będę miała w listopadzie i ja dopiero będę miała prawo jazdy, to to brzmi bardzo żałośnie. Powiedz, że prawie 10 lat ci uciekło, brzmi... nie? Nie wiem, kiedy ani nie było problemu jakby z tego, z tym, żebyś to zrobiła, ani z samochodem, żebyś teraz, miała. Teraz po prostu młodzież się wolniej starzeje i mi się wydawało, to tak się wydaje, ale czy ty jesteś młodzież? Ja przed chwilą miałam 25 lat. Teraz skończyłam 26, no a już mi 27 bije z przodu, no to rozumiesz, o co chodzi. No brzmi to żałośnie, ale jak jeszcze będą mówiła, że mam 26, to lepiej brzmi. Dobra, to masz 26, teraz. No tak, tak, koniecznie. Koniecznie. Te skrzydełka to trochę takie jak w Stanach brałeś, co? Trochę, ale nie wiem, to jest w ogóle skrzydełka w miso. Dobrze wyglądają. Dobrze. Nie wiem, czy ja jestem na to gotowa. Nie wiem, dlaczego ja za każdym razem tak kurczę robię, że wszystko to jakoś tak rozrzucam. Rzadko mi się to zdarza, faktycznie kiedy nie mam czasu i to zazwyczaj się dzieje w tym okresie vlogmasowym. I to jest właśnie moja szefa po vlogmasie i po wszystkich różnych wyjazdach. Wszystko do prania leci. Tutaj są w ogóle rzeczy Luki, kolejne rzeczy Luki. Boże, to nawet nie wiem, czy ja jest koszulka, to jest chyba Adriana koszulka. Luki bluza. Udało się. Wysprzątałam całą szafę i od razu sobie tutaj naszykowałam na wieszakach rzeczy, które będę wystawiać na Vinted, więc przy okazji Wam pokażę. Mamy taką sukieneczkę w pudrowym, ciemnym różu. To są spodnie, słuchajcie, moje ukochane, czerwone, świąteczne z Kevina, natomiast one są za duże na mnie, więc już lecą do kogoś innego. Oczywiście wszystkie te ubrania przeprasuję, natomiast póki co tak sobie wywiesiłam na wieszaki. Taki komplet dresów, on jest akurat nowy, beżowy. Następnie mam narzutkę, którą ja zawsze zakładałam na strój kąpielowy, ale można jako taką tunikę, bluzę Hugo Bossa z metalicznym napisem Hugo, sukienka Versace, taka sportowa, taka już wiosenno-letnia sukienka różowa i świąteczna, którą miałam na sobie na Wigilii i możliwe, słuchajcie, może do tego jeszcze dorzucę tą Charlie, taką malutką, bo mam taką samą. Proszę, skup się. Gdzie jest moja książka? Nie wiem. Była na szafce. Jeszcze wczoraj nie czytałem na noc moją książkę coachingową. No to musiała ona zabrać. I zasnęła. Odłożyłem na szafkę. Nie brałaś? Nie. Na pewno. Na pewno. Na 100%. Na 100%. Do żadnej szuflady ani nie. Nic. Słuchajcie, jeżeli tak jak ja macie rzeczy, w których już nie chodzicie, to ja na maksa polecam Wam pobrać sobie aplikację Vinted, dlatego że aplikacja jest do pobrania za darmo, nie ma żadnych opłat od sprzedaży. Możecie zarobić dodatkowe pieniądze sprzedając to, czego i tak nie będziecie używać, w czym i tak nie będziecie chodzić. I samo wystawienie rzeczy na Vinted jest naprawdę banalnie proste, łatwe i przyjemne. Robimy zdjęcie, wrzucamy, rzeczy naprawdę z łatwością się sprzedają. I nie mówię to tylko ja, osoba, która... ma Was tutaj tyle widzów, natomiast moje koleżanki również sprzedają ubrania na Vinted i są bardzo zadowolone. Możecie znaleźć rzeczy od najmniejszych cen po te już wyższe. Ja Wam tutaj wrzucam jeszcze raz moją szafę, także możecie sobie ją zobaczyć. Ona już jest uzupełniona o te właśnie rzeczy, które tutaj trzymam. Oczywiście wrzucam Wam też link do opisu, także koniecznie obserwujcie moją szafę i może uda Wam się coś fajnego z tego przechwycić. Tam chyba jeszcze kilka rzeczy mam do wrzucenia, oprócz tego, co tutaj pokazałam, także koniecznie obserwujcie moją szafę, a ja idę prasować te rzeczy. Nasprzątałam się, to teraz mam chwilę, żeby powiedzieć Wam o czymś po prostu.
o czym pragnę powiedzieć już od dawna, a mianowicie już no, po tytule na pewno widzicie, wzięliśmy udział w Azji Express i powiem Wam, że to jest totalne szaleństwo, dlatego że jeszcze pamiętam, jak nagrywaliśmy tutaj Q&A, tutaj w tym miejscu i ktoś nam zadał pytanie, ja już nie pamiętam, jakie to było pytanie, ale bodajże do jakiego programu chcielibyśmy pójść w telewizji, bądź czy w ogóle właśnie chcielibyśmy pójść do Azji Express. No i ja od zawsze mówiłam, że to jest takie moje małe marzenie, zawsze z tych takich wszystkich programów w telewizji najbardziej podobał mi się program Azja Express. Nagraliśmy ten film i dwa dni później wyszła informacja, że rusza Azja Express już za chwilę i dla mnie to było po prostu takim szokiem, bo ja wielokrotnie mówię Wam o manifestacji, o tym, że ja cały czas bardzo mocno marzę o czymś i nawet jeżeli bardzo mocno czegoś pragnę, to to za chwilę, słuchajcie, się, nie wiem, no po prostu spełnia, przychodzi to do mnie, więc to było takim szokiem dla mnie, jak ja dwa dni później dostaję informację, że zaraz rusza kolejna edycja tego programu. Emocje niesamowite. Oczywiście nie zdradzimy Wam, w którym odcinku odpadliśmy, bo to nie miałoby w ogóle sensu. Ale już na początku marca rusza cały program. Będziemy na TVN-ie. Będziemy, słuchajcie, w telewizji. Będziemy w reklamie. No fajnie, fajnie. No co, jak już nie mogę się doczekać emisji. To jest takie przeżycie, że nie jesteście sobie w stanie wyobrazić, jak bardzo ciężkie i wymagające to jest. To po prostu nie da się opisać. No. Mam nadzieję, że chociaż część tego trudu będzie widać w odcinku. I nic więcej nie mówię, bo nic więcej powiedzieć nie mogę, ale cieszę się, że w końcu mogę Wam powiedzieć właśnie, że bierzemy udział w tym programie, bo wcześniej mieliśmy zakazane, aby mówić o tym. Będę w telewizji! Umówmy się może tak, że więcej na temat Azji powiemy Wam, jak już po prostu ruszy ten program. Za dużo teraz mówić nie mogę, ale później zdradzimy Wam więcej szczegółów. Może będziecie chcieli zadawać jakieś pytania i wtedy na nie odpowiemy. Coś tak chodzisz, krążysz tutaj? Nie, bo szukam odwagi. Ale dobre winogronko. Rozmawiam z Angeliką i tak sobie dyskutujemy odnośnie szkoły dla Charlie. Kiedyś. Nie będziemy mówić kontekstu, ale... Chodzi o to, że powiedziałam, że nie będę wymagała od Charlie tego, żeby dostała się na Hogwarts. Ja co? Że to jakaś ironia, czy co? Chodziło o... Oxford. Harvard pewnie, tak? Ale to prędzej Charlie, myślę, do Hogwartu by tak pasowała. Niż na Harvard. Nie wiem, co mi się popieprzyło, ale jakby nie mam, nie oczekuję od mojego dziecka, nie będę wywierała na niej presji. Oczywiście chcę jej dać jak najlepszą możliwość, jak najlepsze szkoły, ale... A nie za wszelką cenę. Nie za wszelką cenę. Nie będę wymagała, żeby była piątkową, szóstkową uczennicą i żeby szła na Hogwart. Kanapka! Kanapka, jeszcze raz! Daj, nie, biłaś mnie przez chwilę, jakie ratuj. Chcesz papaję, Charlie? Dać ci. Chcesz skąd spróbować? Ty z Teneryfy przywiozłaś teraz, nie? Taką. A to jest słodziutkie. Taka w cukrze, nie chcesz? Nie jest w cukrze. A w czym to jest? Niczym, ona jest po prostu taka sama, suszona. Nie. Jak to? Co dzisiaj mamy taki gorszy humorek? Tak? Jakieś muszki są w nosku? Chyba tak. Chyba są. Gdzie jedziemy? Dlaczego nie mam rozebrać jeszcze choinki? Jutro będę rozbierać. A przeszkadza ci? Nie. Zobacz jak... Nie. Fajnie, świąteczny. Przeszkadza ci? Przeszkadza ci? Tak. Jak jestem w złotych tarasach, to już mi, albo warkali, to mnie przytłacza. No nie, to, no tam już i, może i to też mi już nie pasuje. Jutro zdejmuję, no. Postanowiłam. Do przedszkola chodzę z... Seczką? Workiem? Workiem. Mam fartuszek z... Zizią. Z mucho? Mucho. Morkiem! Z mucho. Z dzidzią, z mucho. Zizią. Z muchomorkiem. Muchororkiem. Tak, muchororkiem właśnie. Piotka, tak? Co dalej? Żółwi. Kubeczek. Kubeczek. Co teraz? I żółwi. I buziaczek. Jeszcze buziak. A buziak? I tu nas jeszcze. Kanapka? Będę ci jadła. Jesteś kanapeczką moją.
Byłam pewna, że wyleczyłam się już z tego dziadostwa, ale nie. Chwilę po operacji naprawdę trzymałam dobrze dietę. No jeszcze tydzień temu dobrze jadłam, a ten ostatni tydzień tak mnie odpaliło. Cały czas jem kinderki. Luka mi teraz, słuchajcie, przywiózł taki zestaw. To była niespodzianka ogólnie. Kinderki i Cheetosy. To jest mój idealny zestaw, jeżeli jest mi smutno, jest mi źle. To taki właśnie zestaw wlatuje, ale nie wiedziałam, że on mi zrobi taką niespodziankę, a bardzo potrzebowałam kinderków, więc zamówiłam sobie z Glovo, uwaga, kinderki. I jeszcze zobaczyłam, że są takie kinderki serduszka, no więc musiałam. O, już myślałam, że się wyleczyłam z tego wszystkiego. Znowu się zaleję tłuszczem. O Boże! Trudno! Najlepsza rzecz na świecie. Wiem dlaczego te serduszka, bo przecież zaraz są walentynki. Bardzo dobre. Ale to muszą być, słuchajcie, Cheetosy pizzowe. Inne w ogóle mi nie pasują. Cheetosy pizzowe to jest złoto. Mam tyle fajnych płynów do kąpieli i zawsze nie mogę się zdecydować, który wziąć, ale chyba mam ochotę na ten Sknape'a. Znacie już go dobrze, bo nieraz go pokazywałam, ale też ostatnio bardzo fajny. Moja mama kupiła mi stołpy, chyba w Rossmanie, i to jest kąpiel borowinowa. Bardzo ładnie pachnie i woda jest taka ciemna bardzo. To może ten, słuchajcie, wleję i wam pokażę od razu, jak on wygląda w wannie. Tutaj mamy choinki, tutaj mamy tulipany. Śmiesznie to wygląda, ale tak jak mówiłam, no jutro już na pewno zabiorę się za te ozdoby świąteczne. Postawiłam tulipany tutaj na wannie, ale chyba jest tutaj za ciepło w łazience, bo padają jak muchy. Tak to wygląda. Pachnie naprawdę obłędnie. Cholera, usiadłam na kanapie i się wystraszyłam, jakiś kotek zaczął mi tutaj mruczeć sam z siebie. On jest chyba aktywny na ruch. Moja mama była przed chwilą w Biedronce i kupiła nowe tulipany, takie ładne, różowe. Ciekawe, ile postoją, może tutaj trochę dłużej. Idziemy spać, dobranoc. O. Gdzie ją położyłeś wcześniej? Czas.